Ja w sprawę ten. Jestem we Wrocławiu, lecę do Paryża. Jezusem. Generalnie pojawia się pierwsza zagwozdka. Czy kupić 0,5 wódki czy 0,7? Żeby nie przepłacać Paryża. Bardzo dobrze. Trafiła się ciekawa oferta degustacji wódki. Jezusem. Za Wrocław. Bogaty, delikatny bukiet. I pyszny set jabłkowy. Bardzo dobrze. Przemiła pani z degustatorni. Jest taka miła, że można tej wódki brać ile się chce, więc zastanawiam się, czy kupować tą wódkę, czy w ogóle nie kupować, tylko kupić butelkę, przelać wódkę i będę miał, nie będę się musiał płacić. Wszystko się udało, bo lecieliśmy z Jezusem. Pani wnuk to Paweł, tak? Postaram się pokazać Paryż, taki bardziej mu, takiego Bartka Karpowskiego, znanego też troszkę jako Batek USA, chociaż nie jestem z USA. Jeżeli chcesz się napić kawy i myślisz, że w McDonaldzie albo w KF-ie będzie kawa taka jak u nas w Polsce, to nie będzie, tak? A dodatkowo to jest kawa z KF-a, w kubku po Pepsi. Jest tyle się mówi na temat francuskiej kultury, sztuki czy mody. Ja osobiście będąc w Paryżu znalazłem jej bijące źródło i esencję. Jest za mną wystawa sklepu, który lansuje modę w całym Paryżu i praktycznie na całym świecie od Nowego Jorku po Związek Radziecki. W centrum Paryża stragan z oryginalnymi torebkami i Coco Chanel za 15 euro. Polecam wszystkim szafiarkom. Tutaj z kolei jest stragan z Fendi i z Armani, z tego co widzę też. Idę sobie wesoły po tureckiej dzielnicy. Napiłbym się czegoś, jakiś coli bym się napił, jakiegoś napoju. Patrzę zachęcającym gestem do swojego sklepu, zaprasza mnie Turek. Wchodzę do środka, a tam co? Kola Turka! Bardzo dobrze. No i teraz zagadka. Polacy czy nie Polacy, no? Obstawiajmy. Hindusi w Paryżu urządzają wyścigi takich wózków. Oni się ustawiają, płacisz na przykład 2 euro i możesz ci się ścigać na takich wózkach. Taki jesteś z Fania? Na Pragę do Warszawy byś tu przyjechał. Wiecie gdzie jestem? Na ruchomej bieżni. Tracę dziedzictwo po raz kolejny. Brak mi słów. Czuję się wyróżniony, szczęśliwy. I chciałem pozdrowić całą akademię. Pierwszy raz na ruchomej bieżni. Ani do góry, ani do dołu. Po prostu do przodu. Tak sobie teraz pomyślałem, język polski, język niemiecki. Na przykład, za ile będzie metro po polsku? Za 6 minut. A po niemiecku, za ile będzie metro? 6 minut. To wiadomo, że ktoś zginie. Mam. 70 euro. Pan Czarny powiedział, że mam do zapłacenia 70 euro. Ale nie muszę go płacić, bo ich nie ścigają w Polsce. Kalina! 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 Kalina, obudź się! Kalina! Pola Elizejskie, to jest taki stop od razy 10. Ale na szczęście takim promyczkiem jest na przykład tenisista spacerujący. Dacia z Wrocławia, na Polach Elizejskich. Nawet bezdomni murzyni są wystylizowani w Paryżu. Wieża Eiffla od dołu. Moim zdaniem na pierwszym lepszym składzie złomu będziemy mieli to samo w Polsce. Wiecie z ilu części składa się wieża Eiffla? Ja też nie wiem. A sama wieża Eiffla jest taka ładna, tylko zobaczcie jaka jest mała, tak? Jest prawie taka jak moja głowa. A zobaczcie. Nawet moja głowa jest większa od wieży Eiffla. Czy opłaca się kupić lody w automacie pod wieżą Eiffla? Nie, bo są mega drogie. Wiecie, jaki długi czas ją budowano? Ja też nie wiem. Pan policjant, zastanawia się, dlaczego tak krzyczę. Ta osoba, która przeniesamowicie wdzięczy się przed telefonem, żeby sobie zrobić najgenialniejsze w życiu selfie. Powiecie, że jest ładna. Powiecie, że jest bardzo ładna. Powiecie, że jest śliczna. Powiecie, że jest prześliczna. Nie! Tak, jest prześliczna, ale wiecie, jaka jest prawda? To przebrany Ukrainiec. Koleś tej dziewczyny stoi i trzyma w ręku, nie widać tego na filmie, nabity pistolet wymierzony w głowę tego portrecisty. Jeżeli portrecista wykaże się jedną, chociaż nie taką kreską, jaką potrzeba, ten koleś strzeli. Minęło półtorej godziny, a jak widzimy, przebrany za kobietę Ukrainiec cały czas jeszcze nie uzyskał efektu idealnego selfie. Biedny chłopak, który jeszcze nie wie, że to jest przebrany Ukrainiec, pomaga, robi co może, je nawet orzeszki, które sobie wyciąga z dupy. Ale przebrany Ukrainiec cały czas nie jest zadowolony. Nic mu się nie podoba. I to wszystko pod wieżą Eiffla. Z Paryża Bartek Karpowski. Dziwna sprawa, nie krypnie łowił. Wiecie, ile jest mostów w Paryżu?
Ja też kompletnie nie wiem. Hej, co się dzieje? Przecież jest tylko jedna myszka, Miki. Kurwa. A tutaj mamy dresiarzy z podwieża Eichla. Hempgru, pan strażak, pan Hulk, pani księżniczka i Jason. Szanowni Państwo, w Paryżu widziałem już wiele rzeczy. Centrum Pompidou, pola elizejskie, wieża Eiffla, łuk triumfalny. Ale te wszystkie rzeczy mogę zobaczyć w dobrym muzeum miniatur. W dobrym muzeum miniatur, w najlepszym muzeum miniatur, nie zobaczę za to miniatury miniatury. Tutaj teraz właśnie jestem. Jestem w najmniejszej windzie świata. Tu jest moja noga, która jest do ściany. Wstawiam drugą nogę i winda się kończy. Coś niesamowitego. Kurwa, kurwa. A wróć. What are you doing, monsieur? What are you doing, monsieur? To jest pani dziwka jedna. To jest pani dziwka druga. Tam z tym dużym tyłkiem to jest pani dziwka trzecia. I tam jest jeszcze parę takich pań. Powiem wam, wspaniała historia. O. No, jest deal. Ciekawostka. Wśród Polaków najbardziej chodliwym towarem są takie nożyce do cięcia metalu. Po prostu nie kupują ludzie rowerów, tylko takie kupują nożyce i potem mają rower.